Witam wszystkich, to Higumikos. Drugie podejście do Pokémon Alpha Sapphire, odcinek 23, 10 listopada. Jedziemy! Dlaczego mówię, bo po prostu ten odcinek będzie z jednej strony krótki, bo niewiele będzie się w nim działo, a z drugiej strony długi, bo to nie jest taki hop-siup. Ostatnio byliśmy przy jaskini, jednakże poszedłem do centrum Pokémon po to, żeby odebrać po prostu Genesecta. Widzieliście poprzedni filmik z nim? Jak nie, no to tam na górze powinien się pojawić. Druga sprawa. Byłem na zakupach i zobaczcie, co kupiłem. Skarpety. To jest tutaj Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle oraz Pokeball. Jeszcze zajdziemy do sklepu na małe zakupy. Dałem za nie dokładnie 6 funtów. Kupimy co? Great Ball, ponieważ przydadzą nam się. Czemu nie 20 na przykład? Mogłem 10 kupić dwa razy. I tyle. Mam nadzieję, że to 20 wystarczy. Zmienię jeszcze Pokemona, kolejność. I szybko, szybko. Jeszcze jednego wam nie powiedziałem. Nagrywam to drugi raz. Bo jak zawsze musiało coś wypaść. Tutaj w tej jaskini ponownie jest efekt 3D widoczny. No, ja ciągle tego Snorlaxa zrzucę. Uciekłem. Ojejku. Mogę sobie włączyć efekt 3D na mojej konsoli. I jeszcze do plecaka zajrzymy, ponieważ potrzebny będzie mi repel. Aby odstraszał dzikie Pokémony. I jedziemy. Cave of Origin. Ściemniło się. Trzęsienia, wibracje, mgła. I za chwilę użyjemy kostiumu, który dostaliśmy od zespołu Odarciego. Zespołu Aqua, Team Aqua. I ten kostium pozwoli nam zanurkować. Tak wyglądamy właśnie w nim. Aqua Sweet. Wezmę sobie Lizaka w ciągu. I pojawił się Kyogre. I jakieś połączenie możemy odebrać? Tak. Czy słyszysz mnie? Tak, to ja, Archie. To urządzenie jest zbudowane tak, że pozwala odbierać wiadomości od ciebie. Wygląda na to, że spotkałeś się z Kyogrem. Nie bój się. I zaczęło przerywać. Sygnał został stracony. Straciliśmy sygnał.
I teraz te efekty są najfajniejsze na konsoli, zwłaszcza na tym ekranie widocznym. I na naszym dolnym ekranie pojawiają się zakłócenia na naszym radarze i to świetnie wygląda, te animacje. Te warstwy w 3D, tak genialnie. Tym razem zapiszę grę na wszelki wypadek. I teraz Kyogre przyjmuje formę Primal. I rozpoczyna się pojedynek. Spróbuję użyć magnet bomb. Tak, aby go osłabić. Kurwa. Właśnie w tej chwili przydaje się safe. Przepraszam. Ale poprzednim razem go osłabiłem i zostało mu dużo punktów życia.
nami. Dobrze. Idźki ci miał. I teraz Great Balle się przydadzą. Znowu nie pójdzie tak łatwo. No to Lotti, wybieram cię. Nie opłaca się rzucać w ogóle tych.
No. Jest, nareszcie. 16 minut. I to po raz drugi, czyli 45 minut siedzenia. Rejestracja w Pokédexie kompletna. Typ wodny. Świetny. Czy cała jaskinia się rozlatuje? Wow! Ale fajnie ten deszcz. Deszcz maragdowej gwiazdki, świetnie. I daje mi ten cały promień taki. Mam gęsią skórkę. Bo jest zimno. Mikos, to już koniec. Jestem ci ogromnie wdzięczny. Spójrz, niebo wróciło do normy. Przepraszam. Otrzymałem Blue Orb. I dostałem flet, którym będę mógł przywoływać swojego Latiasa, kiedy tylko zechcę. Dzięki temu będę mógł podróżować po wyspach i spróbować złapać legendarne Pokémony. Nie.
niech już też scenki się skończą, bo odcinek się kończy. 20 minut. Mam Snorlaxa na ramieniu. Teraz to nie to, to muszę opuścić. O. Zapisujemy grę. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych odcinków. hikomikos.pl, Facebook. I w grudniu widzimy się na spotkaniach. W grudniu widzimy się na spotkaniach Pokemit w Krakowie i w Warszawie. Na razie, cześć. No co jest grane? Miecze? Zostaw lajka i kliknij subskrybuj. Pa.